środka wczasowego. Tym razem już spokojniej. Nieoznakowany radiowóz cały czas utrzymywał się w pewnej odległości. Przejechała przez drewnianą bramę słonecznej wyspy. W ośrodku wszystko niemal było drewniane. Oprócz innego budynku, barku i stołówki. Zsiadła z roweru i ruszyła dalej, prowadząc go koło siebie. Co to było? O mordę. Nie wyrobił się. Record video. Jezus Maria. Rekord video. Ale by wy...
widziałeś? Dałaś gościa? Co robisz? Co robisz? Co robisz? Na to co ci godu. Jutro są na tej sztygarce, są pokazy, nie? O 12 południe jest na kolejnodze, nie? To jakbym jechali na woda, to byli na tym pokazy. Do tego... Kuźwa, co ty to robisz, hopie? Ty. Dobry. Czy ty tu masz? Dobry.
Poruszał się z prędkością przekraczającą 250 km na godzinę. Planowana jest ekstradycja Sebastiana M. do Polski, mówi minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. W dniu jutrzejszym sądzę, podpiszę wniosek o ekstradycję, to jest moja kompetencja. Dzięki umowie, którą dopiero co zawarliśmy, gdyby nie została zawarta, bylibyśmy w dużo trudniejszej sytuacji. Mówię, że czasami warto się nie spieszyć z informacją, nie ogłosiliśmy tego. Zjednoczone Emiraty Arabskie były traktowane jako kraj bezpieczny dla tych, którzy ukrywają się przed polskimi organami ścigania. Mężczyzna był poszukiwany listem gończym oraz czerwoną notą Interpolu. Co to było? Żeby nie wjechali w coś. Komuś opona poszła czy co? Nie, silnik. Nie wiadomo czy ktoś stoi czy nie, tym nie. No to bo pieszy idzie, no. Po pasach ładnie zagrzeszył.